Ej, Dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, Dziadzia był, Dziadzia będzie, Dziadzia tu, Dziadzia tam, Dziadzia wszędzie, Dziadzia gra, Dziadzia ma, Dziadzia wszędzie, patent za patencie to... Cześć, witajcie, detailingowy Dziadzia. Delixirum Quartz Top Coat. Produkt do uzupełnienia powłok, tudzież pewnie do samodzielnego zabezpieczenia. Nie działałem jeszcze tym produktem, słuchaj, i nawet nie wiem, jak się go aplikuje. Teraz właśnie będę to na surowo czytał. Ściszę muzykę. No dobra. Troszeczkę za głośno, drażniło mnie. Wydajna i prosta w aplikacji powłoka hydrofobowa, czyli nazywamy ten produkt powłoką. Dzięki polimerowej formule, czyli aha, coś w stylu polimerka. No zobaczmy, powinno się miękko kłaść. Instrukcja użycia. To nas najbardziej interesuje, kurczę. Co my tu mamy? Ale małe literki, kurczę. Dokładnie umyj oraz spłucz powierzchnię lakieru. Nałóż cienką, równomierną warstwę na chłodny, czysty i suchy lakier. Z dala od światła słonecznego. O kurczę, widzisz, ale przeczytałem. Dobrze. Za pomocą szmatki z mikrofibry lub aplikatora Delixirum dotrzyj produkt po 5-10 minutach. A za pomocą suchej i czystej mikrofibry. Aż do uzyskania lśniewającego połysku. Przez 2-3 godziny, żeby nie miało kontaktu z wodą. No dobrze, czyli co? Idę. Myślałem, że z mikrofibry będę to atakował. Idę po kostkę i po sudę i zrobię tak jak z Kencoatem i z Moonlightem. Ciekawa sprawa, może być całkiem fajna sprawa. U mnie w garażu jest ponad 2 dychy, więc zobaczymy, jak się to będzie aplikować. Założę GoPro i lecę z tematem. Okej, słuchaj, przyniosłem sobie, mam taką jedną dużą, którą sobie wycinam. Jak widzisz, wyszło mi to nierówno, no ale nic. Ulubiony aplikator. Kostka. Co jest fajne, że te ściereczki sude od Delixirum zużyłem na inne produkty. No cóż, życie. Standardowo, słuchaj, będę chciał tak zrobić. Będę chciał zrobić odcięcie na dole, czyli tu będziemy badać test trwałości. Ok, drzwi otwieram. W tym miejscu będziemy badać trwałość, powiedzmy. O. Ładnie. Ok. Dobrze. W tym miejscu badamy trwałość. A tu sprawdzimy, czy produkt przyciemnia. Taki mały paseczek liznę. O. Za krótki. Kurde. Nie popisałem się. No nic, będzie tak. Szkoda. Życie. Nie, no bo później będę go chamsko odrywał. Będzie mnie to dręczyć. Jeszcze raz. Nie ma jak to zmarnować sobie trochę taśmy. Dobra, po sudę pójdę jeszcze jedno. Świetny jestem, co? A trzeba było zostawić taśmę. O, teraz to już w ogóle cudownie oderwałem. Dobra, idę, pościerę. Wytnę na kolanie, żeby nie było, że kurczę. Udaję, że wziąłem nową, a wziąłem tą starą. Stara już poszła do kosza, słuchaj. Ok. Nożyczki. No i co? No i kurde. Ciekawa sprawa, bo nie wiem. Rozłożyć równomiernie. Dobra. Ale zalałem to na maksa. Ue. Zapach. No, śmierdzi. Ojej, jak się to dziwnie kładzie. Tak jakby mi za dużo położył. Aha. Poczekaj, zobaczmy. Słuchaj, dziwnie się to aplikuje. Naprawdę bardzo dziwnie. Tak na początku. Jakby była hydrofobowość potem. Jakby się nie przyjmowało, słuchaj. Zostawia taki filtr tylko. I słabo to widać. Najgorsze, że to słabo widać. Przydałoby się tutaj przyciemnione światło, no ale nic. I tak naprawdę nie widzę, gdzie to zaaplikowałem. Naprawdę. Nie widzę. Nie wiem. Ok, jeszcze jeden strzał. No, pewnie mikrofibrą było. O, zobacz, tam gdzie jest dużo, ona się od razu skrapla. Więc zapewne dałem za dużo materiału. No nic.
Pewnie lepiej by było mikrofibrą to zrobić. Zdecydowanie rozłożyć równomiernie. Dobra, i teraz pojeżdżę jeszcze raz. Teraz zaczyna mi się tak dziwnie, topornie to aplikować. Dobra, na powłokę, jeżeli ta powłoka od Delixirum wytrzyma tyle, ile bym chciał czasu, to zaaplikuję tam z mikrofibry. Ok. Nie no, aplikacja w sumie banalna. Ok, podejrzewam, że jest wszędzie, no bo kurde, no nie ma opcji, żebym coś ominął. Później ją dotrę. A, czas, słuchaj. Szybciutko. Pyk, pyk. Pyk, pyk. U mnie w garażu jest ponad 20 stopni, więc słuchaj, czekamy do 5 minut i zobaczymy, co się będzie działo. Wiesz co, minęło 50 sekund, ale widzę pod latarką, że jest taki film jakby, tam gdzie dojechałem i widać, że ona siedzi. Tu na przykład słabo widzę. O, tu widzę, że jest grubo. Tu też widzę, są takie jakby mazy. O, widzę pod latareczką. Ty tego pewnie nie widzisz, ale ja widzę, że jest zaaplikowana wszędzie. Taki, widać jak jechałem kosteczką. Taki jakby meszek delikatny zostawał po tym produkcie. No ciekawe, zobaczymy, co z tego wyniknie. O, tutaj na przykład gdałem go grubo, to tutaj jest taka gruba, przyschnięta, biała warstwa. I tu pewnie będzie za grubo, bo o, będzie się, czuję, mazał. Będzie tłuścioch. O, polimer tłuścioch będzie. No dobra, zobaczymy. Co tam, gwiazdeczka? Chodź. Chodź, malutka. No, mordko ty moja. Oj, ty. Patrz, jaka jestem piękna. Tak, no już. Poczekaj, bo dziadzia musi nagrać. Tak. No, nagrać musi. Idź sobie, idź. Słuchaj, mam 5:47, czyli 6 minut. I teraz jedna ważna kwestia. Marzę się? Marzę się. Tu, gdzie jest grubo, marzę się? Jakby przyschło. Dobra. Lecę z tematem. Latarka. O, chcę sprawdzić najpierw to miejsce, gdzie zostawiłem grubo materiału. Wziąłem specjalnie krótki włos. Mam wypolerować do efektu, który będzie dla mnie zadowalający, do mega połysku. Dobrze. Tak zrobimy. Ale się marzę, wiedziałem. Od razu wiedziałem, że będzie przeprawa niesamowita. Oas. No, to są właśnie polimerki. Tragedia. Dramat. Dobra, myślę, że następnego filmu z tym produktem nie będę robił. Z tego względu, że już wiem, że będzie przeprawa. Tutaj odpuszczam. Słuchaj, no tu trochę puściło. Dam mu jeszcze do 10 minut. Ok, czekam. U mnie, żeby nie było 25 stopni, byłem specjalnie sprawdzić. Smugi jeszcze są. 10,5 minuty, ponad 10,5 minuty. Zmieniamy taktykę. Biorę puszystą, mięciutką mikrofibrę. Krótki włos, ale puszysta. O tak. I to był chyba strzał w dychę. Trzeba było poczekać 10 minut. Dobra. O nie. Ajajajaj. Tu nie ma. Tu jeszcze mazy są. Dobra, będziemy polerować. Tu znikają. O, dobra. Później wyjadę na słońce, wygrzeję. Zobaczymy uderzenie. Tu nie ma. O, tu jest. Dobra. A nie, jest dobrze. Czyli potrzebuje to minimum 10 minut. Tu nie bawimy się w 5, 4, 6. Dychaj. I później dopiero ocierasz. I smuży. Zajebiście. Dobra, już produkt wiem, że mi się nie podoba. Typowy polimer, polski polimer, że tak powiem. O, właśnie. Połysk? No, zajebiaszczy, naprawdę. To widzę już od razu, ale zajebiaszczy też jest. No, ale ojeju. O, ale smuży. Dobra, może się mikrofibra uzupełniła. Odwracam. I lecę. Może szybkie ruchy. Właśnie, bo nieraz to zdaje egzamin. O, czyli jak ci się uzupełni mikrofibra, odwracasz i lecisz. Szybkie ruchy. Tu jest ok. Tu trochę jeszcze smuży. Aha.
Dobra, teraz tu na dole. Najgorzej było. No nie jest to produkt, przy którym się nie napracujesz. Tu 10 minut to jest minimum, słuchaj. I im mniej produktu, wiadomo, tym lepiej. Tu jest ok. Tu smuży. Odwróć mikrofibrę. Dobrze. Ojojojojoj. No tu jest masakra. Dobra, trzymy. Odwróciłem i no trzeba co chwilę zmieniać. Dobra, tu mamy ok. Tu mamy, słabo mamy. Coś tam się jeszcze pojawia. Ale połysk jest fajny. Miękki, tak jak lubię. Tu jest ok, tu jest ok. Tu jest ok. Tu jest ok. Tu. Szybkie ruchy. I to nic innego nie wchodzi w grę. Jeszcze. Odwracam. I szybkie ruchy. Źle odwróciłem. W ten sposób odwracam. Chyba, że wezmę nową mikrofibrę, słuchaj. To jest może już tak uzupełniona, że nie chcę zbierać. Nie, poszło. Szybkie ruchy. Szybkie, krótkie ruchy załatwiają sprawę. No dobrze. Ok. Zrywam tasiemkę. Raz. I co nam się pojawia? Pojawia nam się nic. Nie wiem, czy przyciemnia? Chyba przyciemnia. Na tym lakierze to kurczę, jakby wszystko przyciemniało. Nie, przyciemnia. I to srogo. Ło! Ojej, teraz to widzę. Poczekaj, pokażę ci podgląd. Nie zobaczysz. No ja tutaj, słuchaj, ja tutaj widzę na maksa, tu pod tym kątem widzę mega przyciemnienie, naprawdę, tu trochę mniejsze, ale przyciemnie, tu są smugi, ja się już poddaję, no dobra, słuchaj, przeskakuję na aparat, dobra, sudę do kosza, to do kosza, a jeszcze jest mokra. Za dużo tego dałem chyba, jednak. To tu. No dobrze. O. Stop, zegar. Słuchaj, co do produktu? Przepraszam. Taki typowy polski polimer. Przy którym się trzeba namachać, jakby nie było. Ja pewnie zdecydowanie dałem go za dużo. Myślę, że zdecydowanie lepiej będzie, jak wrzucisz go na mikrofibrę, rozprowadzisz po panelu i zostawisz minimum 10 minut. Minimum. Minimum 10 minut później, mięsista mikrofibra i szybkie ruchy. I wtedy dotrzesz. Tutaj mi odrobinkę jeszcze smuży. Nie, tu już. Zaraz wyjadę, słuchaj, na słońce. Zobaczymy, czy to się będzie. Nie, no wypacać się nie będzie. Ale tu widzę, że mega przyciemnia. Połysk. Zajebisty, naprawdę. Taki jak lubię. Taki właśnie woskowy. Przyciemniający z dużym połyskiem, taki ciepły. Bardzo fajny, naprawdę. No ma przyciemnienie, ma. Kurczę, no ma przyciemnienie, nie ma bata. Chyba, że w garażu tak widzę. No dobra, słuchaj, pierwsze podejście do produktu i pierwsza złe docieranie. I myślę, że tu się nic nie zmieni. Z tego względu, że jest to powłoka polimerowa, to ona się tak właśnie będzie docierać. Czyli mało produktu, 10 minut i szybkie docieranie. Za chwilę wyjeżdżam z garażu, wystawię auto w słoneczko. Zobaczysz, jak wygląda uderzenie w słońcu. Zobaczysz, jak wygląda uderzenie w cieniu, bo słońce jeszcze jest na szczęście. Cropping dopiero za 2 dni, bo kładłem tam wosk od Meguiarsa. Tak, ten sam dzień. U mnie jest maj. 8, no właśnie. Ty pewnie widzisz to w styczniu. Koniec stycznia albo początek lutego. Kolejny film, oczywiście będzie, po mojej wypowiedzi będzie test trwałości i później się po teście trwałości postaram określić co do produktu i będę chciał, bo tu leży powłoka Delixirum,
której film już widziałeś, będę chciał uzupełnić powłokę właśnie po serwisie tym produktem. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać. Oczywiście tam też taśmą oddzielę, żebym wiedział, jak siedzi też na powłoce. Także w tym momencie film ogarnąłem, można powiedzieć, aplikację i jakoś docieranie, a teraz film będzie leżał i czekał na serwis właśnie powłoki Delixiru. No dobra, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie, zobacz, jak wygląda pierwszy cropping, no i test trwałości. We'll be right back.
pojeżdżony, słuchaj, jakby ten temat ugryźć. Kozak, naprawdę kozak, jakby nie aplikacja. Ja wiem, że można go tam niby łatwiej. To ja próbowałem i na schodzie, i na mańku usiadł wstrętnie dobrze. Uwielbia jasne lakiery, naprawdę. Srebrny, biały ogień. Znaczy, na każdym usiądzie fajnie, fajny połysk. On po czasie wiadomo, no troszeczkę umiera, ale zrobione kilometry, 7,5 tysiąca i 6 miesięcy. Dobrze mówię, tak. Co jest zajebistym wynikiem, nie da się ukryć. I on się jeszcze broni. Wszelkiej maści szampony chemii testowane. W przedostatnim teście wjechał ostry szampon. Ostry, naprawdę ostry, grube. Można powiedzieć, że takie grube cięcie mu zrobiłem. I tam troszeczkę zaburzyło hydro, ale słuchaj, kolejne mycie. Na oksal wjeżdża. I kurczę, piękna sprawa. I w dalszym ciągu on się broni. Wiadomo, że to już nie są takie achy i ochy. Różnie by się, raczej na pewno szybciej by umarł, jeżeli chodzi o Audi, bo każde auto ma swoje takie newralgiczne miejsca na drzwiach z przodu. Mógłby wytrzymać powiedzmy te 5 miesięcy, ale jak dla mnie 4 miesiące masz bite zabezpieczenie. I teraz aplikacja, bo kładłem też i na Skodę, na końcu filmu pokażę Ci, jak poleżał na Skodzie na masce, dokładnie. Aplikujemy. Docieramy, staramy się jak najmniej. Od razu wyrzuć gwale. To od razu wyrzuć gwale, bo to nie ma sensu. Przelej butelkę, gdzie będzie naprawdę pył. Nie mgła. Pył. I wtedy możemy coś zdziałać. Aplikujemy, odczekujemy, wracamy i docieramy. Mnie osobiście aplikacja się w żaden sposób nie podoba, bo jest upierdliwy produkt. Ale patrząc na polskiej firmy polimerki, bo to jest powłoka polimerowa. Tak jak od razu mówiłem, że miękkość aplikacji, tłustość, że to będzie polimerek. Dokładnie, powłoka polimerowa. To z tych polskich produktów, moim zdaniem polimerowych, które miałem i używałem, najlepszy. Naprawdę najlepszy. Tutaj samo oczyszczanie, połysk, trwałość jest naprawdę na wysokim levelu. Jakby nie te mazy. Znaczy te mazy tak naprawdę, one są do zlikwidowania. One są do zlikwidowania, 2-3 fibry i to pójdzie, to nie ma problemu. Za tydzień będzie zawodnik, który jest jeszcze gorszy w aplikacji, ale tam właśnie, tam się dzieje. Za tydzień zobaczysz w niedzielę, co jest grane, kurczę. No dobra, nieważne, nie o tym produkcie, za tydzień zapraszam, też będzie, można powiedzieć, taki mutant, gigant. No dobrze, co do tego produktu, bardzo fajny z tego względu, że aplikujesz, kurczę, troszeczkę zabawy i naprawdę moim zdaniem 4 do 5 miesięcy, nawet widzisz 6, on się jeszcze broni, wszystko zależy od miejsca w aucie, wiadomo jak przygotujesz, no ale myślę, że te 4 miechy to masz z banieczki, że posiedzi, jak będziesz idealnie dbał, nie będziesz chamsko mył i nie będziesz go czymś przywydobać. Zobacz, jak to jest, że ja osobiście jak testuję, nie przykrywam żadnym produktem i te produkty, które aplikuję, one żyją właśnie. Często jest tak, że Wam coś zjeżdża, że później okazuje się, że nic nie ma, bo nie wszystkie produkty ze sobą współgrają i może być tak, że coś może coś podgryźć, oszukać. Właśnie. I tutaj tak naprawdę ja osobiście myślę, że pokazuję taką realną trwałość danego produktu. Ten produkt tak naprawdę po 3 miesiącach było widać, że on taki luksusu nie ma, ale on cały czas siedział. On cały czas siedział i to samo oczyszczenie ja widziałem, że naprawdę było na całkiem fajnym poziomie. Także tutaj duży plus. No dobra, zapraszam Cię za tydzień. W niedzielę też będzie całkiem niezły gigancik, lewy przód, błotnik w Audicy. Na końcu filmu zobaczysz, jak usiadł, znaczy w dalszej części filmu zobaczysz, jak usiadł na Skodzie na masce ten produkt. Na końcu filmu jako propozycja będę chciał Ci wrzucić, bo tutaj tylko kilka strzałów z testu trwałości, z tego względu, żeby nie przedłużać filmu, bo to wiadomo, to idzie w minutki, a no, co z tego, że będziesz oglądał przez 15 minut każde mycie, jak kropelkuje produkt, więc starałem się raz w miesiącu trzasnąć, więc tutaj będzie jakieś 6 razy, dobrze mówię? Chyba tak. To tak, 6 miesięcy to chyba jakieś 6 razy. Nieważne, czy 5, czy 6, data, kilometry, wszystko jest. Więc co, podsumowując jeszcze raz, spoko. Jakby nie to docieranie, naprawdę bajka. Gwale wyrzucamy. Staramy się zrzucić mgłę.
aplikujemy, całe auto, później wracamy do tego samego miejsca i docieramy. Dokładnie tak, tak to widzę. Tu rozcieramy, zaczyna smużyć, przechodzisz na następny panel, zawijasz koło i sucha mikrofibra i docierasz. Jest to do wyrobienia, ale trzeba się namachać. To nie da się ukryć, nie jest to produkt idotoodporny. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzio jest.